A w dzisiejszym odcinku, dobra, nie będę aż taki. Nie będę małpować. Wiecie, takie powiedzenie jest, szef, nie szef. Kurde, szewc w dziurawych butach chodzi, nie? No i dobra, i przyznam wam się do czegoś, nie? Nawet nie patrzyłem na te koło wcześniej, ale już wiem, co tam jest. Zdradzę wam tajemnicę Mercedesa, nie? Tą, nad którą ubolewałem, wymieniając z tyłu hamulce, pieprząc się z nimi i ciągle było źle, i ciągle było źle. Założę się, że tutaj blaszki nie dotykają całości jarzma. Założymy się? Chcecie się założyć? Nie patrzyłem. Gdzie jesteście, blaszuk? Tak. Widzicie? Nie wiem, mogłem to pokazać. Blaszka nie dotyka jarzma. Widzicie? Jest tylko takim kawałeczkiem dotyka. No i o co w tym chodzi? Tłumaczę wam szybko i jasno. Ano o to chodzi, że ten rodzaj hamulców taki, nie wiem, po polsku mi ciężko. Klocki, które kupujecie w sklepie do wymiany, one czasem są dobrze blaszki ustawione, czasem nie są dobrze ustawione. Co się stanie, jak ja będę miał źle ustawione blaszki? A będzie pukacz. Do tyłu cofasz, ping, hamujesz, ping, przodu, ping, ping. Bo właśnie te blaszki nie dotykają w całości do jarzma. Źle ustałem. Teraz wam pokażę, jak to zrobić. Najlepiej jest po prostu je rozciągnąć. Mają przylegać tak. Tak mają przylegać. Widzicie? Mają przylegać w całości. Po całości. Wtedy to działa. Albo powiecie, że o, gada, a nie pokaże. Pokażę. Powiem, że pokażę, o co chodzi. Opuszczę tamtą szybę. Bo tylko tamten puka, ten nie puka z tej strony, tylko tamten puka. Ja wiem, że to jest to. Włączymy silnik. One te Mercedesy tak chujowo, znaczy tak źle zapalają. Ten dźwięk jest taki paskudny przy odpalaniu tego samochodu. Powiem wam, że w pierwszej kolejności, to jak kupiliśmy tego Mercedesa, to ja myślałem, że tu jest skrzynia walnięta, nie? Tak ten samochód odpala. Było koło masowo rozwalone, no to fakt, ale tak jak ten silnik zapala, to żaden inny. Dobra, i teraz o co chodzi, nie? Chodzi o to, słuchajcie. Cofam, hamuję. Nic nie ma, bo klocek jest ustawiony, nie? Słuchajcie. Nie ma. Okej. Okay. Idziemy do tyłu. Nie ma. I teraz rzucamy drive. Nie? Do przodu. I słuchajcie tego. Słyszeliście? Pink. Teraz do tyłu. Pink. Było? Było. Do przodu. O. Gdzie? No i to na tym polega, nie? To jest to. Drugi tego nie będzie robił, bo drugi jest na tłoku. Tłok mu nie pozwoli. Ale ten będzie pukał. Po prostu nie dotyka ta. Gdzie? Nie dotyka. Ma wyglądać tak. Gdzie? Ma dotykać po całości. Tu. No i co, i składam i tyle, nie? Taka głupota, nie? Gdzie teraz go już nawet ruszyć nie można, niczym. Do góry, a nie na dół nie będzie. To jest najczęstszy... najczęstszy błąd przy zakładaniu klocków. No i teraz, żeby wam tak jeszcze szybko pokazać. I nie ma. Dobra, niech ona pojeździ i zobaczymy, co z tego będzie. Samochód jest na miejscu, także nie muszę się przejmować. Stawię jej tyłem, bo mamy sąsiada debila.
Zobaczcie, jak pokazałbym wam, jak parkuje samochód, żeby mi na złość zrobić. Ale powiem wam, że nie, ja nie jestem taki. Patrzcie, co się stanie, jak przekroczycie prędkość 255 km na godzinę w Mercedesie E-klasie. Wyskoczy wam błąd taki. Implausible signal, engine torque was received, the message is missing. Także maksymalna prędkość tego samochodu została osiągnięta i koniec. I to, i nic się nie da z tym zrobić. I to nie był wciśnięty pedał na maksa, patrzcie. Odciął moc i huk. I tyle. Dopiero teraz wyświetlił błąd. Mam 97700, a tu jest 97680. 100 km temu, jak z Warszawy wracałem.